Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Początek sezonu dla Górnika Wałbrzych to przede wszystkim sprawdzenie, na ile już drużyna przygotowana jest do tego, by od pierwszej kolejki walczyć o komplet punktów i umocnić się w roli faworyta do awansu do Dolnośląskiej Czwartej Ligi. Mecz Górnik rozgrywał w Bystrzycy Górnej. Rywal niewygodny, dużo zespołów grających właśnie na boisku LKS-u ma często problemy z tym, by konstruktywnie przygotowywać poszczególne akcje. Drużyna gospodarzy niejednokrotnie wykorzystywała atut własnego boiska do uzyskiwania naprawdę ciekawych rezultatów. Także tu mimo dobrego przygotowania oraz miana faworyta Górnik Wałbrzych już od początku musiał ciężko pracować na ostateczny wynik. Były takie chwile, w których to gospodarze byli zespołem stwarzającym sobie ciekawsze sytuacje. Ale summa summarum, przy dopingu kibiców podopieczni trenera Adriana Mrowca potrafili grać mądrze, przetrzymać te trudniejsze chwile i ostatecznie osiągnąć oczekiwany rezultat w postaci kompletu punktów. Tu jedna z prób z tego fragmentu gry rozgrywana zbyt wolno, by można było osiągnąć sukces w tej akcji. Walka o każdą piłkę, każdy centymetr boiska. Problem z przygotowaniem poszczególnych akcji. Dobra postawa gospodarzy, którzy tutaj przez większość meczu próbowali nadążyć za swoim rywalem. Chwilami spychając Górników do defensywy. Tu jedna z prób ze stałego fragmentu gry. Chwilę później jeszcze szansa po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Suma summarum jednak to Górnik Wałbrzych wyjeżdża z Bystrzycy Górnej z kompletem punktów, wygrywając to spotkanie 3-1. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV.